Cześć! Wrażenie na gorąco. Właśnie wróciliśmy z jazdy Yamahą MT-125 i MT-03. Zrobiliśmy łącznie jakieś 150 km, 60 mniejszym, 90 większym. Pierwsze wrażenie na gorąco. Najpierw przypomnę o zmianach. MT-125 to praktycznie zupełnie nowy motocykl. Zmieniono ramę, zmieniono silnik, zmieniono zawieszenie. Wszystko jest tutaj nowe, jest zupełnie nowa pozycja i przede wszystkim ten nowy wygląd. Tak w dużym skrócie. Jeżeli chodzi o najważniejsze zmiany spośród tych dziedzin, silnik ma zmienne fazy rozrządu. Efekt jest taki, że jest naprawdę elastyczny. Ma dużo mięsa w środku, w środkowym zakresie obrotów, a w górnym zakresie wcale się nie kończy. Można go trzymać do samego końca, on jedzie, ma moc. Moc jest oczywiście ograniczona do 15 koni mechanicznych, no ale takie mamy prawo. Dlatego Yamaha pomyślała, że skoro nie mogą walczyć o moc maksymalną, bo ona i tak już była osiągnięta, to będą walczyli o środkowy zakres obrotów i to wyszło perfekcyjnie. Jeżeli chodzi o przednie zawieszenie, z przodu mamy widelec o średnicy 41 mm, potężny hamulec czterotoczkowy montowany radialnie i zmienioną ramę, która jest oczywiście bliźniacza ze sportowym 125. Efekt jest taki, że pokonaliśmy trochę po mieście, trochę trasy po mieście, trochę po zakrętach. Motocykl sprawuje się fenomenalnie. Yamaha mówi, że to jest 125 w klasie premium. I nie mam co do tego wątpliwości, że tak właśnie jest. Takie wrażenie mam siedząc na tym motocyklu, takie wrażenie mam operując tym motocyklem i takie wrażenie mam jeżdżąc nim. Jest wygodny, jest ergonomiczny, jest perfekcyjnie wyżłobione miejsce na nogi, świetnie hamuje. To jest fenomen. Gdyby nie ABS, tu można by było sadzić stopale za każdym razem. Oczywiście ABS jest i działa wyśmienicie. To jest bardzo ważna rzecz, że hamulec ma dużą moc, a jednocześnie działa płynnie, więc nie będzie, nazwijmy to, przerażający dla mniej zaawansowanych kierowców, motocyklistów. Jeżeli chodzi o zawieszenie, w poprzednim modelu mieliśmy wrażenie, że czasem na szybkich winklach ono wywieszało białą flagę i mówiło nie, już więcej nie. Oczywiście wciąż pozostawała stabilna, ale mówiło, że więcej nie chce. Tutaj nie. Zakręty w Hiszpanii, sami wiecie jakie są, tam kto odpuszcza gaz, ten przegrywa i na tym motocyklu można być cały czas wygranym. Podsumowując, mamy tutaj klasę premium, świetny wygląd, świetną wygodę jazdy, naprawdę dobre osiągi. To jest motocykl w klasie premium. Yamaha zapowiada, że pomimo tych zmian MT-125 nowa będzie kosztowała tyle samo co poprzednia, czyli to się jeszcze okaże około 20 tysięcy. Nie jest to mało pieniędzy za 125, oczywiście, że nie, ale nie oszukujmy się, to jest 125 w klasie premium. Może trochę brzmię, jakbym cytował katalog, ale tak jest, naprawdę. Duzi producenci, znaczący, szanujący się, już nie wypuszczają na rynek słabych motocykli. Naprawdę. Przejdźmy więc do MT-03. Tutaj zmiany były mniejsze. Przede wszystkim design. On koresponduje z całą linią MT. Zmienił się design. Jest nowy widelec i przede wszystkim Yamaha mówiła nam o tym, że jest nowy feeling front-endu. Krótko mówiąc, wyczucie przedniego koła i przedniej sytuacji z przednim zawieszeniem tutaj uległo zmianie. No i co? Właśnie dosłownie przed chwilą, 5 minut temu, zjechałem z krętych dróg hiszpańskich. To jest w ogóle bardzo fajne, że jest hotel, 500 metrów dalej jest rondo, a za rondem są takie drogi, że o takich właśnie można śnić i marzyć. Tą Yamahą naprawdę, pewnie będziecie widzieli przebitki, na tych zakrętach było trzymane gazu naprawdę dużo. No i znowu, nie można się za bardzo do niczego przyczepić. Motocykl prowadzi się wyśmienicie, trzyma się, jest stabilny i co bardzo ważne, bardzo precyzyjnie informuje o tym, co się dzieje z przednim lub tylnym kołem. Generalnie asfalt w Hiszpanii jest bardzo przyczepny, ale zauważyliśmy wspólnie z kolegami z branży, że była sekcja, powiedzmy kilometra, na którym asfalt w ogóle bez żadnej zapowiedzi stał się śliski. I co? I natychmiast dało się to wyczuć na kierownicy, że przód zaczyna troszkę mniej się trzymać, on zaczyna troszkę pływać, tył też zaczął troszkę chodzić, ale to nie było straszne. To nie było zaskoczenie, to nie było coś, co nas przestraszyło, przynajmniej nie, oni też tak twierdzą. Po prostu motocykl zachowywał się tak, jak każdy sobie by oczekiwał
żeby motocykl się zachowywał. Rama i silnik pozostały tutaj bez zmian, czyli mamy sprawdzony pakiet o pojemności 321, taki, który już jeździ w Yamaha R3. To jest świetne rozwiązanie, naprawdę. Jeżeli chodzi o motocykl w kategorii A2, który ma być dobry i nie najdroższy, to właśnie to. Yamaha MT-125 jest klasą premium w 125. Yamaha MT-03 jest właśnie tym sprzętem na kategorię A2, który będzie tani i dobry. No i kurczę, jak on wygląda. Zobaczcie, patrzcie. Widzicie to? Widzicie, co tu się dzieje? Jak mam go włączyć? Mogę go włączyć? Patrzcie, patrzcie, jak to wygląda. Wygląda świetnie. Więcej pewnie przeczytacie w teście. Tam się skupię na konkretach, a tutaj już macie tą opinię. Nowe Yamahy z serii MT wyglądają świetnie i jeżdżą tak samo. Dziękuję bardzo, do zobaczenia i do usłyszenia.